Moje dzieci nie mogą lepić bałwana, kiedy im się chce. One śnieg zwykle oglądają przez szyby. Jesteśmy zamknięci w domu jeden weekend, drugi weekend i się czeka na wiatr, czeka się na deszcz, na śnieg. Nigdy nie wiedziałam, nie myślałam o tym, że polubimy wiatr. Moje dzieci lubią wiatr, bo wtedy wiedzą, że będą mogły wyjść na zewnątrz. Życie zaczynam od tego, że sprawdzam, jaki jest stan jakości powietrza albo na aplikacji w smartfonie, albo na stronie internetowej z WIOŚ-u. No niestety tych dni, gdzie przekroczenia tej dobowej normy pyłów PM10, tych przekroczeń jest około 120 do 130 dni w roku. Czyli tak naprawdę przez 1/3 roku ja i moja rodzina stajemy się więźniami własnego domu. Co takiego jest najbardziej groźnego w powietrzu? Bardzo dużą rolę przywiązuje się do pyłów zawieszonych. To są drobne cząsteczki sadzy wydobywające się z kominów, do których doklejają się różne substancje, dioksyny, furany, metale ciężkie. I one są malutkie, niewidoczne, tworzą taki aerozol rozproszony w powietrzu, który jest takim cichym zabójcą, dlatego że go nie czujemy, praktycznie czasami nie widzimy. Dostaje się do naszego organizmu, następnie przenika do krwi, no i czyni tam spustoszenie. XXI wiek i pan jeszcze w piecu w bloku pali? Każdy ma piec w tym bloku, w każdym mieszkaniu jest piec. Taki czy inny i każdy we własnym zakresie pali. 9 mieszkań, 9 pieców, jedna klatka. I smog. I coraz większy smog. Kiedy pan pierwszy raz usłyszał o smogu? Nigdy mnie to nie interesowało, dopóki nie zacząłem mieć problemów właśnie z oddychaniem. Najpierw pojawił się kaszel, to tam paltolicho. Raz się kaszle mniej, raz się kaszle więcej. Ale jak zacząłem mieć problemy ze stwierdzoną astmą, no to już mnie to zaczęło obchodzić. Potem była choroba ojca. Ale smog wcześniej mnie w ogóle nie interesował. W ogóle. Nie mój problem. Jeżeli ktoś tam umarł, no to umarł kto inny. Grunt, że nie. Jak zachorował, to dobrze, że to mnie nie spotkało. No, szkoda chłopaczy, szkoda babki, okej, w porządku. Ale ja jest zdrowy. No ale teraz już ich nie jest. Tu są wszyscy, którzy już nie chcą smogu, a tu już jedna osoba umiera przez to, że tak się tego dużo nawdychała. Jak się wyjdzie bez maseczki, no to może zachorować na zapalenie płuc. Czasami mnie tak boli głowa, jak jest mocniejszy smog. Mocniejszy to znaczy jak? Znaczy tak jest bardzo, bardzo tak siwo. Zdarza się czuć ten smog w powietrzu? Tak śmierdzi. Wtedy może nawet czasami boleć coś w sercu, ja tego sobie miałam. Mnie strasznie raz bolał tak brzuch, paliły oczy i wszystko inne i zostałam nawet w domu przez to. Głowa mnie bolała i było mi niedobrze. Wiele badań ostatnich lat pokazuje, że ze smogiem, z pyłami zanieczyszczonymi związane są schorzenia układu oddechowego. Natomiast coraz częściej dowiadujemy się, że nie tylko, bo po wniknięciu te pyłki do krwi powodują zmiany, które doprowadzają do tego, że obserwujemy nadciśnienie, chorobę niedokrwienną serca, chorobę niedokrwienną mózgu, zaburzenia rytmu serca. W ostatnich latach coraz częściej podnosi się o wpływie na układ nerwowy. Wykazano, że dzieci przebywające w zanieczyszczonym środowisku częściej u nich obserwowane są zaburzenia pamięci, uwagi, koncentracji. Te dzieci wykazują wyższy niepokój, wyższy poziom lęku. Są nadpobudliwe. Poznajemy u nich częściej ADHD. Badania ostatnich lat pokazują, że być może jest związek z powstawaniem nowotworów mózgu. Mam dwójkę dzieci, więc mam świadomość tego, jakie zagrożenia, jakie choroby mogą spotkać moje dzieci. Wiem, że nie mogę się w żaden sposób od tego smogu uchronić, prawda? Więc mam świadomość tego, że oddychając, no, zatruwam swoje życie, moja rodzina również zatruwa siebie.